Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy sobie, opuszczamy Varan dzisiaj, ponieważ musimy zobaczyć sobie inne rzeczy na innych wyspach, które są do zrobienia, żebyśmy mogli na spokojnie zmienić oczywiście już rozdział naszej rozgrywki z 4 na 5, bo już mamy taką możliwość. Myślę, że płyniemy przede wszystkim na Corinis. Dobrze. Ponieważ potrzebuje się dostać do Jarkendaru, żeby wykonać jedno zadanko. Moglibyśmy wykonać więcej niż jedno, ale tego akurat na razie nie chcę robić. Myślę, że zaczniemy od dosłownie jednego zadania w tym wypadku. Robimy piękny zapis i teraz przy okazji zobaczymy, czy będą mnie atakować w zbroi koczownika. Mam nadzieję, że nie, ponieważ to jest najlepsza zbroja, jaką aktualnie mamy. Do jaskini ogrów potrzebuje się dostać. Dzień dobry. I teraz tak, tutaj będzie na pewno jeden pan poszukiwacz, więc trzeba będzie go wyeliminować i zobaczymy, jak bardzo on w takim razie mnie będzie bił. Widzę, że obrażenia to ja mu robię całkiem ładne, tylko jak się na mnie rzuci trzech poszukiwaczy naraz, to już się nie będzie robiło przyjemnie, tylko wręcz przeciwnie. Zrobimy sejwika jeszcze jednego i lecimy do obozu piratów, konkretnie na statek, ponieważ tam mamy jedną osobę, która ma dla nas zadanie, a my i tak już jesteśmy w stanie je wykonać. Skip. Weź mnie, zabierz na okręt. Dziękuję bardzo. Ja już się sama tam wezmę. Teraz pytanie, gdzie ten typo jest? To jest Garvel, którego szukam. Mamy go tutaj. Natomiast oni mają focha, że ja sobie tutaj stoję niestety i to mi bardzo utrudni mi to robotę. A, jesteś Garel. Co tu poradzić? Czy my się znamy? Oczywiście. Nie poznajesz mnie. Jestem Roland, syn Vospera. Roland. Rzeczywiście. Chłopak, którego wcześniej tu nie było. Ale co robisz u piratów? Mógłbym zapytać cię o to samo. Oto kogo najmniej spodziewałem się tu spotkać. Racja. No cóż, chciałem opuścić Corinis, ponieważ było dla mnie jasne, że pewnego dnia orkowie zaatakują miasto. I wkrótce nadarzyła się sposobna okazja. Na plaży spotkałem Elricha, który odwiedził swojego wuja Torbena. Powiedział mi, że na północy są piraci i mógłbym opuścić Corinis na ich statku. Wszystko mi odpowiadało. Chciałem jak najszybciej opuścić Corinis. No i tak znalazłem się tutaj. Ale nie mam wrażenia, że piraci chcą opuścić tę kryjówkę. Myślę, że to tylko kwestia czasu. W każdym razie, tu u nich jest bezpiecznie. I to najważniejsze. Tylko jedno mnie dręczy. Co? Drogą na północ, wędrowaliśmy z Elliczem pieszo wzdłuż wybrzeża. Minęliśmy odcinek wybrzeża, na którym było pełno topielców. Tam widocznie zgubiłem swoją sakiewkę. Przynajmniej już jej nie było, kiedy dotarliśmy do wioski rybackiej. Sakiewkę. Czy było w niej złoto lub coś cennego? Nie, ale było w niej kilka przedmiotów osobistych, których utrata jest dla mnie szczególnie przykra. Ach, gdybym mógł odzyskać ją z powrotem. Dałbym nawet 200 sztuk złota temu, kto znajdzie moją sakiewkę. Zobacz, co mam. Chyba oszaleję. To moja sakiewka. Znalazłeś ją. I nawet nic nie brakuje. Dziękuję ci. Oto wynagrodzenie. No i pięknie, właśnie o to zadanie mi chodziło zresztą i tutaj na razie wątków nie będziemy ruszać. Mogę normalnie już pogadać z Gregiem, nawet wam to zresztą pokażę, że możemy. Możemy go okraść. No, możemy okraść Grega oczywiście, ale na razie nie robimy tego, ponieważ według solucji to powinnam robić w 5 rozdziale. No i powiem tak, będę się jej trzymała, to o co ona mnie prosi, to tak będziemy funkcjonować. Więc na razie, jeżeli chodzi o Jarkendar, to będzie wszystko. Garvela tutaj nie było rozdział temu, przynajmniej ja go nie spotkałam tutaj. Ale tak, do jaskini ogrów, tak jest. I teraz wyjdziemy sobie na stronę Corinis. No i teraz się robi tutaj nam z górki, ponieważ część zadań będzie naprawdę wymagała od nas dużego skupienia. Myślę, że na sam początek ruszymy sobie do Corinis. Myślę, że mnie chyba nie zbesztają za to, że mam taką zbroję, a nie inną. Do miasta Corinis.
Nie, nie, nikomu to nie przeszkadza. Zajebiście. No i teraz pytanie. Na pewno mamy zadanie u Lorda André. O, tutaj widzicie, pojawili się teraz gracze w kości. Bardzo fajnie panowie wyglądają. Widzę na razie tylko dwóch, ale ich powinno być tutaj aż czterech. Tu jest jeszcze Finlay i jeszcze jeden miał chyba bodajże zielony kapelusz. W ogóle Zuris. Bo ja bym też chciała zobaczyć, czy oni mają jakiś nowy asortyment. Mają eliksiry na przykład. Nie pamięci potrzebuje najlepiej całą, jaką tylko posiadasz w ekwipunku. Masz jeden sen. W sumie sen też się przyda tak na przyszłość. Masz miksturki. Na razie nic z tego mi chyba nie potrzeba. Tutaj jest piekarz. Czy Hakon ma jakąś nową broń na przykład? Byłoby zajebiście. Nie ma oczywiście. Po co takie rzeczy komukolwiek? Jora, coś u ciebie ciekawego? Topurkata? Nie, dziękuję. Co to jest? Światło, pas mocy. 10 do siły. Fajny bonus, ale czy tego potrzebuję? Chyba nie. Suszka, Daron, tutaj jest jeszcze jeden z orków leżący. Tu jest Sara. Pokaż mi. Sara ma w sumie to samo co wszyscy. Także nic interesującego. Baltram, nie wiem czy ma coś ciekawego. Ma jabłuszka, możemy wziąć. W sumie to tyle też. Chodźmy do André. Witaj, Rolandzie. Jak miło, że postanowiłeś do nas zajrzeć. Witam serdecznie, Lordzie André. Jak widzę, miasto znów jest w waszych rękach. Więc teraz chyba wszystko w porządku. No, nie zupełnie. Część orków zdołała uciec. Kryją się w lasach i wciąż stanowią zagrożenie dla tych, którzy przez nieuwagę znajdą się zbyt blisko nich. Niestety, mam zbyt mało ludzi. Inaczej już dawno bym rozgromił ich obozy. A dużo orków zdołało się ukryć. Moi zwiadowcy donoszą, że widzieli 5 grup. Na razie są dość słabi, aby podjąć przeciwko nam zmasowany atak. Ale pewnego dnia mogą otrzymać wsparcie z Górniczej Doliny i wtedy będą stanowić dla nas realne zagrożenie. Dlatego bardzo byś nam pomógł, gdybyś namierzył tych orków i rozprawił się z nimi. Postaram się coś z tym zrobić. Czy masz jakieś informacje na temat tych orków? Mogę wskazać ci miejsce, gdzie ostatnio ich widziano. To by mi bardzo pomogło. Więc gdzie byli widziani? Pierwsza grupa orków została zauważona nieopodal miasta. Jeśli wyjdziesz z miasta wschodnią bramą, to z prawej strony zauważysz dróżkę, prowadzącą do niewielkiej doliny. Możliwe, że ci orkowie nadal tam są. Drugi oddział widziano nieopodal latarni morskiej. Być może oni teraz zaszyli się w lesie i tam należałoby ich szukać. Trzecia grupa orków znajduje się gdzieś nieopodal od wieży Ardasa. Czwarta grupa orków została zauważona koło przejścia na przełęcz. Wreszcie piąta grupa powinna znajdować się na północy, gdzieś w okolicy mostu. Dobrze. Natychmiast ruszam w drogę. Jest jeszcze coś. Powiadomiono mnie, że klasztor został zaatakowany przez nieumarłych. Zobacz, co się tam dzieje. Ożywieńcy w klasztorze. A to dobre. W porządku, porozmawiam z mistrzem Pyrokarem. Dziękuję. I niech Inous czuwa nad tobą. Uważaj jednak. Podobno po drogach kręcą się dziwne postacie, które atakują każdego, kto się do nich zbliży. Jakie dziwne postacie? Nie znam więcej szczegółów. Słyszałem tylko, że są dziwnie ubrani i podobno posługują się magią. Pojawienie się tych magów może być związane z atakiem na klasztor. Powinieneś porozmawiać o tym z Pyrokarem. Może wie coś więcej na ten temat. Mogę w czymś pomóc. Być może. Larius koniecznie potrzebuje sekretarza. Ponieważ raczej nie znajdziemy odpowiedniej osoby w Khorinis, zdecydowaliśmy się wybaczyć naszemu staremu sekretarzowi Corneliusowi. Wybaczyć? Co takiego zrobił? Złożył fałszywe oświadczenie, w którym oskarżył niewinną osobę o zamordowanie jednego z naszych paladynów. Dowiedzieliśmy się jednak, że działał pod przymusem i dlatego postanowiliśmy go ułaskawić. Niestety, nie wiemy gdzie jest Cornelius. Jeśli go znajdziesz, to proszę przekaż mu ten list z ułaskawieniem. Oczywiście jeżeli zechce ponownie powrócić do służby. W każdym bądź razie, poinformuj mnie co zdecydował Cornelius. Rozumiem. Jak go znajdę, to oddam mu list. Okej, prawie niemożliwa kradzież. 200 zręczności, ja mam 200 zręczności, prawda? Mam. Klucz do magazynu André. To jest tam na górze. Ja tam idę.
Nie wiedziałam, że to jest magazyn Andre. Kurde, świetnie, wreszcie nam się udało tutaj dostać. Pytanie, czy nie dostanę po łbie za to. Tutaj bardzo dużo rzeczy. Błogosławiony miecz magiczny. Ej, to może się przydać. Zaraz to sprawdzimy. No, ja widzę tą sakiewkę tam, halo. Widzę cię. Bardzo duża skórzana sakiewka. Tak, jest też kuferek i tutaj czyste kartki. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Eliksir życia. List Lariusa do Lorda André. A po cholerę mi to? Nie mam pojęcia. Ale mamy nowe miksturki, więc pijemy. I ten list, zobaczmy go. Co to jest? Okej, ułaskawienie, to może nie odpieczętowujmy tego. Czcigodny Lordzie André, słyszałem, że Gilda Złodziei w Korini znowu sprawia kłopoty. Czyżby cała szajka nie została zlikwidowana? Koniecznie trzeba sprawdzić, ile jest prawdy w tych pogłoskach. Jeśli Gilda znów istnieje, trzeba ją unieszkodliwić. Larius. Czy ja mam jakiś wpis? W ogóle słyszę niemiecki chyba, ten Herold tam coś po niemiecku gada. Dobra, do Nagura w ogóle możemy iść. Także chodźmy. A propos czytania tych kamiennych tabliczek, to już wiem, kto nas tego uczy i kiedy. Nauczymy się tego w 5 rozdziale i nauczy nas tego ten mag wody u koczowników. Tylko, że dopiero na pewnym etapie, jak zaczniemy tam bardziej wątek rozwijać. No dobra. Co ja mam teraz zrobić? Bo troszeczkę się pogubiłam. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. No i jeszcze musimy iść do klasztoru na przykład, nie? W sumie to wypadałoby po prostu się przebiec. Nie wiem, spróbujmy się przenieść w okolice wieży Xardasa na przykład. Mamy teleporty, więc możemy się poruszać. Wieża Xardasa. Tutaj się nic chyba nie dzieje przy wieży. Ale my szukamy tych niedobitków, orków. Tu jest oczywiście, jak widzicie, już poszukiwacz. To jest najgorsze, że oni teraz tutaj będą łazić, te łajzy. A najgorsze jest to, że oni biją dosyć solidnie mnie. Dobra. Schodzimy tutaj do dolinki. Bo wydaje mi się, że orkowie, skoro byli widziani przy wieży Xardasa... Okej, to nie tutaj. Kurde, tyle grania w Gothica i dalej nie wiem, gdzie skręcać. Żałosne kompletnie. Wydaje mi się, że oni będą na dole. I chyba się nie myliłam. Przynajmniej tam się coś urodziło na pewno. Nawet dość... dużo rzeczy. Ktoś do mnie strzela. Podejrzewam, że to ork. Gorzej, że ich jest tutaj trochę. Najgorzej, że oni też mają tych swoich strzelców, nie? Ja sobie jestem w stanie oczywiście z tymi orkami jak najbardziej poradzić, bo... gorzej, że ten pułkownik teraz mi zaraz zrobi pewnie krzywdę. Wiecie, tacy pułkownicy to akurat potrafią bardzo przypierdzielić. Dobra, weźcie... czy oni mi coś robią w ogóle tymi strzałami? No coś mi tam robią, ale czy to jest jakiś bardzo... nie wiem, ból jakiś duży? Chyba nie. Myślę, że mogę sobie na spokojnie tutaj, wiecie, przyjść. I nawet jak dostanę, to... okej, niedobitki orków. W takim wypadku wychodzi na to, że pierwsi tutaj już padli. Tutaj kogoś lub coś widziałam po drugiej... Odyniec. Aha, to tam, dobra. Czyli tutaj już też nic nie znajdziemy. Dobra, no to chyba rozsądnym sposobem byłoby... iść na przykład do Xardasa, przespać się u niego w łóżeczku, co nie? Wieża Xardasa, oberwało mi się troszeczkę. Łóżko było gdzieś tutaj, było wyżej. Na pewno było. Bo przecież nasz bezimienny czy Lester sobie tutaj w tych łóżeczkach chillowali, więc
muszą być łóżeczka. Także lecimy, w sumie możemy do świtu, żeby nie marnować czasu. I teraz też tak od razu, jak jesteśmy w wieży Xardasa, to pójdziemy po Corneliusa. Już go kiedyś spotkałam zresztą, właśnie biegając. I on jest w tej jaskini, w której chyba zawsze jest w ogóle. Pytanie tylko, jak dużo poszukiwaczy spotkamy jeszcze na swojej drodze. Tam chyba jest poszukiwacz. No niestety, to jest minus. Wiecie, z takim jednym to nie jest problem. Szczególnie, że on mnie nawet nie widzi jeszcze i nie zdążył mi wpierdzielić. Ale jak się tepniemy pod klasztor i będzie mnie biło czterech poszukiwaczy naraz, to się nie będzie działo przyjemnie. Jak widzicie, oni z takiej burzy potrafią pierdzielnąć. W ogóle też ciekawe, bo to wygląda, jakby go tutaj po prostu osaczyli w tej jaskini. Tu jest otwarte? Zamknięte. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Witaj, czego tu szukasz? Mogę ci w czymś pomóc. Poradzę sobie. Zostaw mnie w spokoju. Przysłał mnie Lord Andre. O nie. Czyli to mój koniec. Przeciwnie. Lord Andre i Larius zechcieliby ci wybaczyć, gdy wrócisz do nich na służbę. Co? Mam zostać ułaskawiony i nawet wrócić do służby jako sekretarz gubernatora. Tak. Teraz wiedzą, że ktoś naciskał na ciebie i są gotowi ci wybaczyć. Więc jesteś na to gotowy. Ja. Teraz ja. Tak, no przykro mi. Ale będę musiał odrzucić tę hojną ofertę. Jesteś pewny? Jeśli odmówisz, nie zostaniesz ułaskawiony. Tak, jestem pewien i nawet jeśli nie zostanę ułaskawiony, będę musiał z tym żyć. Dlaczego odmawiasz ułaskawienia? Nie chcę tego mówić. Wydaje się, że kogoś się boisz. Kto to jest? Dlaczego się tym interesujesz? Po prostu mnie zostaw. Czy to może ten sam, który poprosił cię o złożenie fałszywego oświadczenia? Teraz ja. Tak. Ale zabronili mi o nich mówić. Nie musisz się bać. W mieście jesteś przed nimi bezpieczny. Czy masz na myśli? Tak. Ale najpierw musimy dostać się do miasta i tak daleko nie zajdziemy. Dlaczego? Czy jego ludzie są w pobliżu? Tak i jestem pewien, że mnie zabiją, jeśli z tobą pójdę. Ochronię cię. W takim razie jestem gotowy, aby wrócić do pracy jako sekretarz. Wtedy mogę ci przekazać twoje ułaskawienie. Dziękuję. Myślę, że wystarczy, że przekroczysz bramę miasta. Ruszajmy. Dobrze. No już widzę, że się tam zrespił jakiś poszukiwacz na zewnątrz. Pytanie, czy to są poszukiwacze typowo, czy wysłannicy ciemności, bo to robi różnicę. Co mam za pierścionek? Aha, orkowych tych, dobra. Dobra, Cornelius, damy sobie radę, stary. Gwarantuję ci. Oh my god. Jak jeszcze raz dostanę, to przecież zginiemy tutaj. Chodź, nie bój się. No nie powiem, nie jest to przyjemne. Najgorsze jest to, że ja za bardzo... Wiecie, nie mam jak w to życie, że tak powiem, dawać więcej. Jest to co najmniej trudne. Bo... No cóż, no nie jest to proste, po prostu i tyle. Problem jest taki, że oni też, jak widzicie, od razu mnie atakują i... To trochę utrudnia mi sprawę. No w Corinis trochę pobędziemy, to wam jestem w stanie też zagwarantować. Myślę, że 3 odcinki to jest minimum, bo... Jak widzicie, mamy sprawę tych właśnie... zakapturzonych też typów i tam widzicie, cała grupka jest poszukiwaczy. Ja nawet nie muszę tam podchodzić, żeby to wiedzieć. Chociaż nie, to nie muszą być wcale poszukiwacze, bo tutaj widzę, że są nawet jakieś zwykłe wilki po prostu. Tutaj nawet rdeścik nam zdążył urosnąć. To w sumie pytanie, ale tak, tam są akurat poszukiwacze.
więc może się nimi po prostu nie zajmujmy chwilowo. Tam też jest... O matko bosko, oni mi nie pozwolą tu wejść. No czterech mi... Zaraz. 1040 ma jeden. Czy ja mam jakiś zwój zajebisty? Super. No mam coś w stylu wypędzenie zła, ale... Zniszczenie zła. Tylko, że to wymaga 100 many. Czyli ja będę w stanie rzucić takie całe dwa. Duża ognista burza mogłaby się nawet dobrze sprawdzić. To jest to, co oni też używają na mnie. W sumie możemy spróbować tam pierdzielnąć. Najlepiej w środek. Dobra, puszczamy. Oni najgorsze jest to, że mają to samo i mnie zmiotą w jednym momencie. I podejrzewam, że już sobie odnowili życie w tym wypadku. No, jasne. Klasyk. Najgorsze jest to, że jak pewnie widzicie, Cornelius przystaje, jak ich tylko widzi. Więc to też na pewno nam nie pomoże w takim wypadku. Oni no niestety broni nie wyciągną. Ja mogę spróbować przebiec, ale... Cornelius na 1000% za mną nie wszedł. No nie, on tam oczywiście... został. Dobra, możemy spróbować. Ale to będzie bardzo trudne, żeby ich, wiecie, rozwalić. Podobno oni są później jeszcze gorsi, bo oni na przykład odpalają tchnienie śmierci, nie? To już jest w ogóle moim zdaniem przesada. O, tam był jeszcze jeden. Cornelius jest gdzie? Nie wiem. Zostawiłam go też tylko na moment. Niedobrze. Niedobrze, bo trzeba wczytać szybkiego save'a. 12:58, która jest godzina? 13:01, no to chyba ten by trzeba było. No niedobrze. To nie jest wcale takie proste. Zawsze możemy spróbować z nim przejść naokoło. To też jest jakiś plan. Biorąc pod uwagę, że tutaj jest tylko jeden poszukiwacz na przykład, a nie 1000. No, on przystaje kompletnie, jak mnie ktoś atakuje. Ale gdybyśmy tak przeszli sobie tędy... Tylko nie wiem, czy Cornelius będzie w stanie zejść. Mam nadzieję, że zejdzie za mną. Zejdziesz za mną? Proszę cię. Zejdziesz. Nawet ci się nic nie stało, dobra. No i teraz tutaj jakbyś zszedł, to by było zajebiście. Super. No to teraz będziemy mogli przejść na spokojnie do miasta. Dzień dobry. Tamten nas jeszcze na szczęście nie zauważył. Gorzej, że... Jeżeli on tędy nie wejdzie za mną... Okej, dobra jesteś. Fajna morda jesteś. Udało nam się. Oto jesteśmy. To było straszne. Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy widziałem te przerażające postacie. Idę teraz do ratusza. Możesz powiedzieć lordowi Andre, że wkrótce tam będę. No i dobra, zajebiście. No to teraz tak, my standardowo musimy się wyleczyć po takiej dawce w pierdzielu. No i teraz zobaczmy. Niedobitki. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Chodźmy w takim razie najpierw od razu do André. Oddamy mu to zadanko, co trzeba.
I później już będziemy mogli ruszyć po resztę tych orków. Dzień dobry. Cornelius znów będzie dla ciebie pracował. Powinien wkrótce tu dotrzeć. Wspaniale. Już nie będę musiał martwić się o te wszystkie dokumenty. Ta dobra wiadomość warta jest nagrody. Co do brud orków. Tak. Jakie masz wieści? Rozprawiłem się z oddziałem orków, który rozlokował się nieopodal wieży Ardasa. To wspaniale. Dziękuję za tę wiadomość. Dobra, i teraz bym się jeszcze tak zastanowiła, czy ja mam mapę Corinis przy sobie może? Obawiam się, że nie mam mapy Corinis. Chyba zostawiam ją na statku, bo chciałam się zorientować, no aż do mnie teraz nie obchodzi ani Tadmor. Gdzie by się udać, bo była mowa o wschodniej bramie. No to wschodnia brama to by mi pasowała, że to są te okolice, gdzie wcześniej się chował Lobard. Ale chyba moglibyśmy się udać w inne miejsce, żeby to sprawdzić trochę później. Na przykład możemy się udać do Latarni Morskiej. Tu też mieli być orkowie. Co ciekawe, ich tu nie ma. Chociaż to miała być w sumie okolica Latarni Morskiej, więc równie dobrze mogą być gdzieś tutaj na przykład z tyłu. Także warto tam coś jest na dole. Ale akurat trochę wątpię, że to są orkowie. Ale w sumie cholera wie, tylko jak tam zejść. Tam też coś jest. Orkowie. Tamten mnie nie zauważył? Ciekawe. Wow, jego broń spadła pod tekstury. Dobra. Czyli oni po prostu się rozlokowali tutaj w lesie. O matko, to są poszukiwacze, to ja nie chcę. Więc z nimi nawet nic do czynienia. Orkowie mnie interesują. No tam chyba są na dole, tylko jak tam zejść? Dobre kuźwa pytanie. Poszukiwacze. O, mamy kolejnych. W sumie to... Okej, nie. Nie wystarczy pokonać przywódcę niestety. A szkoda, bo liczyłam, że jak pokonam przywódcę, to już gra to potraktuje jako zlikwidowanie w sumie obozu. Znaczy logiczne z jednej strony, że tak nie jest, ale z drugiej mogłoby tak być. Witam serdecznie. Dobra, ty też strzelasz z kuszy. Super, kolejne niedobitki zrobione. Kolejne, które mi przychodzą do głowy, to była przełęcz. To była przełęcz. W sumie na północy Corinis też, ale przełęcz. No i mamy ich tutaj. Nie, to są poszukiwane. Kurde, chłopie, weź się, no. Prawie zginęłam. Wiecie co? Ja sobie założę ten mój zajebisty amulet, bo on mi doda trochę życia, a... I tak się teraz za bardzo nie potrzebuję chronić przed tymi poszukiwaczami. W sensie pod ich takim spojrzeniem bardziej mi o to chodzi, nie? No i co? Przełęcz. No to rozumiem, że na przełęcz to chodzi, że oni są tam dalej za przełęczą. Czyli, że trochę wrócili tam do Górniczej Doliny. Zbaguj się bardziej, dziękuję. Ty też zresztą mógłbyś się zbagować. No i co? I zobaczmy. Czy mamy tutaj jakiś orków po drodze? Powinni być w teorii.
Mamy ich, rozbili sobie obóz. Najgorzej powiem wam, że będzie naprawdę w tym klasztorze, jak tam będziemy szli, bo tam poszukiwaczy jest bardzo dużo. I pięknie, kolejny poziom w ogóle wbity. Ale powiem wam, że to jest piękne, bo na aktualnym etapie to ci orkowie, to oni stanowią dla mnie problem zerowy. Dzień dobry, halo. Jedne co muszę powiedzieć, to żeby nam się przydał jakaś większa ochrona przed magią. W sumie moglibyśmy, wiecie co zrobić? Moglibyśmy sobie wyprodukować amulet, który chroni nas przed tym. Przed magią właśnie, na przykład przed ogniem, jakąś taką naprawdę zajebistą ochronę sobie zrobić. Dobra, tam orkowie są w ogóle po drugiej stronie. Okej, była jeszcze mowa o północ Korinis, była mowa. I była mowa, no, o tamtej okolicy, tych dużej ilości poszukiwaczy. Gospoda, klasztor, miasto, latarnia, obóz, majątek, północ, słoneczny krąg, wieża, przełęcz, stara piramida. To ze starej piramidy by było najbliżej, myślę sobie. Co? O kurde, ja dawno nie widziałam ścierwojadów, takich zwykłych. Nawet nie będę nic zbierać z nich. Podejrzewam, że orkowie mają obóz tutaj. Po drugiej stronie mostu. Oczywiście, że tutaj siedzą. Pięknie. Super. Zapraszam w takim razie do mnie. O nie, mają szamana. Wykrakałam sobie, kurde, to wiecie. Gorzej, że ten szaman to akurat potrafi zrobić niezłą krzywdę. Szczególnie, że on też korzysta... Dobra, ale pułkownik już leży. On też korzysta z burzy ognistej. No właśnie o tym mówiłam. No niestety. Powiem tak, spróbuję tego szamana najpierw załatwić. No i dobra, teraz powinno być już lepiej. Tylko nic nie widzę za bardzo. No chodź. Okej. Teraz wy tutaj. Dobra, i teraz ty jeszcze. Wiecie, oni dalej mnie dużo biją, tylko że ja już mam dużo lepszą ochronę przed nimi. I to w sumie o to się głównie tutaj rozchodzi, ta różnica. No i dobra, pozamiatane. Ładnie nam to idzie dzisiaj. Ale no, do klasztoru to na pewno będzie przyszły odcinek klasztor. No i teraz tak, no do miasta Korinis i trzeba będzie... wyjść tą bramą i się udać chyba tam, gdzie był Lobart, mi się wydaje. A ty tak stoisz tutaj i nie reagujesz, chłopie? Słabe. Mi się wydaje, że oni będą tam po drugiej stronie tej skały. Ewentualnie mogą być tutaj po prostu. Nie, tu ich nie ma. To znając życie będą tutaj, o ile dobrze rozumiem, która to brama. I chyba się nie pomyliłam. Nie, to są poszukiwacze znowu. Oh my fuck. Ajajaj. Gorzej jak oni są za tymi poszukiwaczami, to już niestety, ale musimy tutaj... Ja się przebiegnę, aż tutaj zobaczyć. Są orkowie. Na szczęście ci się odbagowali troszeczkę ode mnie. Odpieprzyli się. Z
Zaraz, ale tutaj był tylko pojedynczy ork. I to bardzo niedobrze. Dobra, przebiegniemy jeszcze raz koło nich. Udało się bez otrzymania obrażeń. Czyli orkowie muszą być gdzieś tutaj. Ale tutaj jest pusto. Co? Czemu ty tutaj jesteś? Ta krwiopica to się skąd wzięła? Nie wiem. Tam są poszukiwacze, to ja podziękuję. Chyba, że to nie ta brama. To może być ta dolinka po drugiej stronie, wiecie? Bo ja właśnie nie kojarzyłam, która brama jest która. Ale to jest chyba... W takim razie to nie jest ta brama. To w takim razie zrobimy... W sumie można by było... Chociaż nie. Nie, najwygodniej do miasta Korinis po prostu. I teraz przebiec się tędy. I wyjść tą bramą. I to będzie pewnie ta dolinka, gdzie była ta jaskinia z cieniostworami. To jak pójdziemy tędy... To powinniśmy znaleźć odpowiednie miejsce. O Jezu, ćwoku! Już się chciał leczyć, już. No to by wypadało, że to tutaj będą orkowie. Mamy ich. Dobra, opanowali sobie, widzę, tą dolinkę. Znaczy, to jest w sumie jaskinia, gdzie nie zawsze są cieniostwory. W ogóle fajne mamy ochronę przed strzałami, muszę powiedzieć. Ale fajnie, bo udało nam się pozbyć tych dzisiaj wszystkich obozowisk. Macie maga? Mam nadzieję, że nie. Nie, został sam pułkownik tylko. Nie, prawie. Mają szamana niestety. I to nie był pułkownik, co biłam, tylko elita. Dobra, czyli zostało nam 3 orków dosłownie. No niestety, ale musimy zrobić tak. Dzień dobry. No i teraz musimy uważać, bo mam trochę mało życia. Jak nabicie się z takim przeciwnikiem jak pułkownik. No, dawaj. Dobra, i został jakiś tam jeden pojedynczy, dosłownie. Ork. Elita. No i jeszcze cios. No i zajebiście, dobra, niedobitki. To był chyba ostatni już obóz. Mam przynajmniej taką nadzieję, do miasta Korinis. I idziemy do Andre po nagrodę. Nawet nie zwróciłam uwagi, ile on mi daje za jeden patrol i czy w ogóle coś od niego dostałam. No ale mało ważne chyba. Andre, gdzie ty biegniesz? Chwila. Uspokój się. Co do grup orków. Tak, obóz to wspaniale. Dobra, czyli to możemy przeklikać sobie, zajebiście. Tak. On powie to samo, tylko to są te różne obozy. To wspaniale. Wszystkie oddziały orków zostały rozbite. Bardzo dobrze. Przynajmniej na jakiś czas możemy spokojnie odetchnąć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Przysłużyłeś się w słusznej sprawie nie tylko nam, lecz również samemu Innosowi. Weź to złoto w charakterze nagrody. Jestem przekonany, że wydasz je z rozsądkiem. No i dobra. I teraz tak, potrzebuję warsztat. Ale zanim warsztat, to przyda nam się informacje ogólne. I przyda nam się złotnictwo, czy coś w tym stylu. Kowalstwo? Nie. Gdzie to coś takiego mogę mieć? Jubilerstwo. O tutaj. Okej, okay, mamy właśnie takie amulety, które możemy sobie przekuć i są też pojedyncze. Dobra. Amulet ochrony przed bronią razy 3, ognistej lawy. 3 razy amulet ognia i 2 razy czerwona ruda. To by się nam mega przydało, myślę. W przypadku, jeżeli chodzi o poszukiwaczy.
I potrójnego życia też możemy zrobić. Okej, czy ja muszę to porobić, bo to nam się bardzo przyda. Ochrona potrójna lawa to amulet ognia. Do wytworzenia amuletu ognia. Amulet ognia. Jedna siarka i jedna bryłka magicznej rudy. To na kowadle zrobimy, nie? Siarka i bryłka magicznej rudy. Siarka i bryłka magicznej rudy. No jak na złość ten tukuje. Matko i córko, nie. Co, ja nie mam młota kowalskiego? Brian. Ty nie masz młotka? No jak to nie masz? Harad, masz młotek? No ja pierdzielę, jak ja mogę młotka nie mieć? Kowalskiego. Hakon. Powiedz mi, że ty masz coś takiego jak młotek kowalski. Bez jaj. Jak można młotek kowalski sprzedać? No niebywałe. Kurde, dobra, wracamy na Albatrosa w takim razie. Chyba, że ja potrzebuję mieć rozgrzany pręt najpierw. W sumie to ma chyba sens, wiecie? O, dobra. To zróbmy tak, że ja sobie rozgrzeję w palenisku. Nawet te trzy pręty niech będzie. Chyba taka jest prawda, wiecie? Trochę już spanikowałam. I teraz tak kowadło. No oczywiście, że mam młotek. Kucie bandyckich toporów, broni. To nie tu się robi? Tylko na warsztacie się ten? O, ja pierdzielę, dobra. Warsztat w Korinis? Nie wiem, gdzie jest warsztat w Korinis. Wysepka z waranami. Proszę mi to oddać. Zabierzmy na statek. Gernocik. W ogóle dawno nie gadaliśmy, stary. Wracajmy na Dobrze. statek. Dzięki za wywalenie mnie w tyłek. No i co, i to po prostu tutaj mam to robić? No oczywiście. Wyrób amuletów. Amulet ognia. Jeden. Drugi. Trzeci. I teraz wyrób amuletów. Jest coś tak jak potrójny amulet. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Rozdrabnianie materiałów, wyrób pierścieni, wzmacnianie pancerzy, pasów, tworzenie. I co teraz? Przepraszam. Tutaj tylko broń robimy. Tam ostrzymy broń. Trzeba uważać na to, co się mówi. Zaraz, 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 zaraz. Jeszcze raz. Hawk. Wytwarzanie strzał magicznej. To jak ja mam to zrobić, żeby zrobić z tego jeden? No, kowadło mi nie działa. To jest tylko do rozgrzewania. To jest do ostrzenia broni, ewentualnie kamieni szlifierskich. Jak ja mam to przekuć? Wzmacnianie pancerzy? Nie. Taki broń Wróć. nie miał wystarczająco. Wzmacnianie pasów, znaczy wytwarzanie. To też mi na razie jest niepotrzebne. Wróć. Rozdrabnianie materiałów. No to mamy te kamienie, które możemy rozdrobnić. Wróć. Tworzenie bełtów. No to też nie to. No wyrób amuletów to powinno być tutaj.
Okej, sama jestem ślepa. To była ognistej lawy. Życia, siły. Chyba tak. To przecież tylko tak jest. Zobaczmy go. 30 przed ogniem. Dobra. Jeszcze raz to zobaczmy. Wyrób amuletów. Potrójnego. Dominacji wielkiego oświecenia. No super. Nic tego nie zmieni. A jak zrobić taki duży amulet do życia? No to 3 pewnie życia, nie? Amulet życia. Amulet życia będzie kolejny raz. Amulet życia. I jeszcze jeden amulet życia. Okej. I spróbujmy przekuć w ten taki duży. Potrójnego życia. Nie mogę, ponieważ on chyba wymagał ode mnie jakiegoś kamienia oszlifowanego. Informacje ogólne. Tu gdzieś było potrójnego życia. Tak, 2 szmaragdy. No to musimy iść po kamień szlifierski. Oszlifuj kamienie. I... Co? Nie mam szmaragdu żadnego? Pojebało was? Ja mam jeszcze szmaragdu szukać. O, ja pierdzielę. Niedobrze. Ale on by był zajebisty, coś mi się wydaje. Lepszy od tego nawet. Podejrzewam, że miałby 120 do życia. Jeszcze jakbyśmy sobie dodali, wiecie, jakieś te inne rzeczy. Ale na razie, w takim razie, przerzucimy się na amulet ochrony ognistej lawy. I to samo teraz zaraz zrobimy z pierścionkami, wiecie? Zobaczmy też jeszcze w tym. Bo zależy mi na jak największej ochronie przed tymi poszukiwaczami, nie? Pierścień energii, siły, władzy. Pierścień płomieni, wielki. 3 pierścień promieni. Dobra, ale chcę normalny. A, bo jeszcze jest wielki pierścień. Ale nie, to pierścień, okej, nie, to amulet. Dobra. Ale pierścień płomieni w sumie też mi się przyda. To tak, pierścień płomieni. Jedna siarka i jedna bryłka, czyli to samo. Wyrób pierścieni. Płomieni. Płomieni czy ognia? Zróbmy sobie płomieni. Nie wiem, czym to się różni niby. Ale zaraz się chyba dowiemy, nie? Wyrób pierścieni, wielki pierścień. Płomieni. Ochrona przed ogniem 9. A jak w przypadku pierścienia ognia? Pierścień ognia. Pierścień ognia. Wiecie, możemy to robić, bo mamy dużo składników akurat, więc to żaden problem. I teraz będzie ten wielki pierścień ognia. O, no zdecydowanie lepszy jest. No to będziemy używać po prostu zamiast pierścienia prędkości. Czyli mamy dodatkową ochronę przed ogniem dosyć dużą. Wtedy. Dobra. Moglibyśmy też nawet... Chociaż ta nietykalność jest naprawdę dobrym pasem. Zdejmijmy to i założmy sobie ten pierścień ognia. Teraz mamy ochronę przed ogniem 105. Użyjmy sobie w takim razie może pełni życia. Niech będzie. Zróbmy save'a i spróbujmy się przeteleportować najbliżej klasztoru. Tylko nie do samego klasztoru. Aha, no tak. Musimy wypłynąć z powrotem. Już nie chce mi się o tym słuchać. W tom.
stąd, bo nas zabrało na morze. Jeszcze więcej kłopotów. Nie mówisz przecież. Baldwin. Do Corinis. Dobrze. Bo jeszcze chcę to stestować, nie? Okej. Okay. Dobra, i myślę, że najbliżej to będzie, jak się przeteleportujemy do gospody. Przełęcze, stare piramidy, jaskinie, obserwatorium, osady, statek, siedlisko, to nie. Gospoda mnie interesuje. Do gospody. W sumie tu mamy poszukiwacza od razu. No, w sumie, czy bardzo mi to pomogło? Chyba nie. Trochę słabo, bo... liczyłam, że sobie lepiej poradzę. Po zmianie. No, ale wcale się tak nie zapowiada lepiej. Ciekła polna bestia. Dzień dobry. No nie powiem, tutaj mroczne siły nieźle opanowały. Okej, tam mi poszukiwacz wybił ścierwojady. No, tak mi się nie wydaje, wam powiem, żeby to jakoś bardzo... pomogło, a to akurat jest mega przykre, bo tych poszukiwaczy przed samym wejściem jest dużo. Wiecie, co jeszcze sprawdzimy? Bo ja mam teraz niezłe obrażenia w kuszy, nie? Ile jest takiego poszukiwacza? No, on mnie wykończy szybciej niż ja jego. Niestety. A wiecie, też nie możemy rzucić za bardzo czaru jakiegoś pod tytułem... nie wiem, no... że tak powiem... no, jak to się nazywa? Na jakiegoś na przykład deszczu ognia albo gromu, bo ludzie w klasztorze dostaną wpierdziel. No, jak widać, już tu jest impreza. Na szczęście oni się chyba zbagowali, dzięki Bogu. Przez co będę mogła normalnie tutaj... wejść do tego klasztoru. To akurat jest bardzo dla nas na plus. Dobra, udało się przejść bezszelestnie, dzięki Bogu. No i dobra, jesteśmy, moi drodzy, w klasztorze. W kolejnym odcinku będziemy tutaj to ogarniać. Chociaż wiecie co, zanim jeszcze skończymy... Witaj, synu. Od kiedy jesteś paladynem? Od niedawna. Więc witamy cię serdecznie. W tej walce potrzebujemy każdego, kto ma odwagę przeciwstawić się złu. Los nas wszystkich leży w rękach ludzi takich jak ty. Niech Inous doda ci męstwa, którego zapewne będziesz potrzebował. Możesz, jestem ekspertem w dziedzinie magii, jednak uczę, a może nie. Czego, nie będę mógł, ale mogę ci, prócz tego, moi, a co z magią? Tu nauczamy tylko naszej magii. Co to tak? Poświęcenie miecza. W czasie tej ceremonii, poświęcony w ten sposób miecz, to najcenniejszy. Co? Kiedy Inous musiał opuścić, tylko nie. A co chce? Mogę? Może, będzie. Okej, no możemy zrobić tą konsekrację miecza, ale ja chciałam zakończyć zadanie z... Powinieneś z dumą nosić pancerz swego króla, a nie biegać w tych szmatach! Odejdź! Okej, ja chciałam zakończyć zadanie z Sergio. Hej, ty. Za Inousa, bracie. Witam. Szukam towarzysza broni. Dobrze, bracie, pomogę ci. Za Inousa. No i właśnie tylko to mi było do tego potrzebne, żeby jeden dialog z nim dosłownie przeprowadzić. To było dosłownie zadanie gdzieś tutaj z początku dziennika, nie? Pradawna magia też jest z początku. Mamy do pogadania z Pyrokarem.
Także pogadamy sobie z nim oczywiście. Co to za mag? Odłóż broń. Talamon. W sumie no, widzisz, wyszedł stamtąd, bo tam jest rozruba, nie? No ale dobrze, moi drodzy. Kończymy odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i lecę nagrać ostatni odcinek na zapas. 91? Nie, 92. Który pojawi się 3 kwietnia. Tak? Tak, chyba dobrze myślę. Także u mnie jest dzisiaj... Który u mnie jest dzisiaj? 27? Chyba? Tak, 27 środa marca. Jest środa, to jest ważne. Także jak widzicie, nagrywałam bardzo dużo filmów praktycznie na cały tydzień dla Was na zapas. I co? Nie przedłużam. Kolejny odcinek, zobaczymy, co się uda nam tutaj ogarnąć. Mam nadzieję, że nie zginę tutaj w tej piwnicy, bo tam jak widzicie jest dużo przeciwników. Zobaczymy. Do kolejnych odcinków. Cześć.